Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zadania priorytetowego na 2013 rok dofinansowania funkcjonowania samorządowego przedszkola filialnego nr 10 AWR. Drodzy Państwo, tutaj jest to zadanie, które dotyczy tego, o czym już mówiliśmy, a to zostało oficjalnie potwierdzone. Jak udało nam się to przedszkole numer 110 AWR uratować. Oni tam mieli wypowiedzenie. To został podniesiony przez Akademię Wychowania Fizycznego czynsz. Natomiast władze miasta zareagowały na to wypowiedzenie, które było bardzo wysokie, bo to było 20 tysięcy w skali roku. No, zareagowały w ten sposób, że jeśli jest taka propozycja podniesienia czynszu, no to przeszkole zostanie zlikwidowane. No, no i myśmy się dopiero włączyli tutaj w negocjacje z uczelnią. No, udało nam się ostatecznie wypracować taki, no myślę, kompromis dobry przede wszystkim dla nas, no bo ustaliliśmy, że ta wysokość tej podwyżki wyniesie 5 tysięcy złotych w skali roku. No i my to z naszych środków dzielnicowych pokryjemy z tego względu, no, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli jako dzielnica stracić kolejne przedszkole. Tym bardziej, że nie tak dawno przecież stracili przedszkole przy Filipie Morysie, a jak wiemy, dzisiaj znajdziemy miejsca w przedszkolach, no, bronić często student, to też no, nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy stracili takie miejsce. Natomiast no, niestety władze miasta, Urząd Wydziału Edukacji, no, tutaj taką lekką ręką by te obiekty, jak widzimy, zamykał. I stąd też ta propozycja, bo tutaj zmieniamy 3 tysiące, które już przeznaczyliśmy na dofinansowanie tego przedszkola, przeznaczamy właśnie na czynsz i dokładamy jeszcze 2 tysiące, tak aby kwota 5 tysięcy była przeznaczona właśnie na to przedszkole. Także udało się to uratować i nie mają teraz przedłużone umowy do 2014 roku. Ja jestem w stanie pracować z władzami uczelni, także myślę, że tutaj nie powinno być żadnych problemów w perspektywie kolejnej. No nie wiem, czy mamy, rękę. Czyli stąd, drodzy Państwo, ta propozycja zarządu. Czy Komisja Edukacji opiniowała? Nie. A, bo to czwartego, bo. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Zmiania Boska też. Ja chciałam zapytać, to znaczy, że przedszkole rezygnuje z wymiany wykładniki, tak? Tak, jest. Rodzina zamykała. No, ale jest jeszcze z innego zadania. Jest zadanie powierzone i tam jest właśnie zakup wykładziny. To było tylko dofinansowanie tej wykładziny. Cóż nam mogło zrobić? Nie, jak przedszkole. Tak. Pani dopiero no, panie przewodniczący, moja wypowiedź to pewnie będzie taka jak urzędu miasta, ale tak pomyślałam, jak czytałam ten projekt, że może w przyszłości, no bo wiadomo, że teraz jak już są, to trzeba im zapłacić ten czynsz, ale w przyszłości, jeżeli ta szkoła jest taka nie ma dzieci, czy nie trzeba by było pomyśleć o tym, żeby te dzieci dać do szkoły 52, a może z przedszkoli naszych też starsze dzieci dać do szkoły, a małe wziąć w tej chwili 110? Czy my musimy płacić, jak my mamy własne budynki? Własne budynki, bo my przeprowadziliśmy taką analizę zasobów lokalowych gminnych w naszej dziedzinie, które trzeba tego typu obiektu robić, bo takich lokali tak naprawdę nie mamy. Oczywiście w szkole 52 słusznie pani zauważyła, że no jest to niepełne wykorzystanie sal, dlatego też my, kiedy walczyliśmy o szkołę, zorganizowaliśmy spotkanie z udziałem m.in. przewodniczącej Komisji Edukacji Administracji Patelnej. No i wypracowaliśmy też taką propozycję, żeby utworzyć tam oddział przedszkolną szkolną. Myśmy na zarządzie, ze względu na to, że to był czas, nie mogliśmy czekać do sesji, zaopiniowaliśmy takie rozwiązanie pozytywnie. Ja o tym będę informował w informacjach zarządu, także w tym kierunku też idziemy, żeby właśnie 52 nie tylko wesprzeć pod kątem właśnie podnoszenia jakości nauczania, ale też zabezpieczenia pewnego funkcjonowania, jeżeli chodzi o napływ dzieci. Czyli mają możliwości kadrowe i lokalowe, dlatego faktycznie trzeba ten potencjał wykorzystać. Natomiast te dzieci, które są w AWF-ie, to niekoniecznie no, ich rodzice byliby zainteresowani tutaj założeniem dzieci do... No to są dzieci, ja rozumiem, że tam chodzi o lokalizację. Tak, dokładnie. To są dzieci rodziców mieszkających z drugiej strony drugiego punktu, tam 46 z tamtej strony bloku. 41, 42. No, tak, w naszym interesie, żeby tych przeszkoli było najwięcej.
bo to jest praktycznie problem. No i tak to może. Ale niestety tak młode dziewczyny tego nie dostrzegają, raczej szukają osób. Ale to nie przyszło, ale o tym tak jak mówię, że już było spotkanie, że tutaj jest też taka, w tym kierunku też podążamy, żeby właśnie wykonać udział przeczytać na szkole. Dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos, pani Regina, na ten temat rektora. Ja jeszcze odpowiadając na pytanie do pani Zosi, otóż na przedszkolu na Obłędnie jest pełne obłożenie. Pełne obłożenie i jeszcze dzieci się po prostu dostało. Dokładnie 17 dzieci się nie dostało do tego przedszkola. Czyli jest pełne obłożenie i jest pełne zapotrzebowanie. To samo jest w przedszkolu na dywizjonu 182 i 185, bo taką symulację myśmy przeprowadzali. I do jednego przedszkola się nie dostało 40 dzieci, a do drugiego przedszkola nie dostało się 37 dzieci. I to nie jest kwestia generalizacji, że to są dzieci z oświecenia skądś tam. Te 40 dzieci, które się dostało do jednego przedszkola, do drugiego przedszkola, do chwili na AWR, to są tylko i wyłącznie dzieci z naszej dzielnicy, tu zameldowane, więc takie zapotrzebowanie jest. Byłem na odbiorze radzieckich pakietów, a pan właśnie przy przeszkolu, także dziękuję, że tam przeszkolę wspierali dość mocno finansowo i te pakiety tam mam w głowie do dzisiejszego dnia, bo są naprawdę wyjątkowo profesjonalnie położone. To pan na nie położone. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, że to się zaczeka w dyskusji i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radni za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, że to się wstrzymało, nie widzę. Dziękuję. Przyznam, że przyjęliśmy.